Polska 2050 i Lewica również domagają się dymisji Terleckiego. Skandaliczne słowa. Lewica i Polska 2050 domagają się odwołania Ryszarda Terleckiego. Słowa Ryszarda Terleckiego są skandaliczne i szkodliwe dla polskiej racji stanu, jaką jest demokratyczna i wolna Białoruś, powiedział Krzysztof Śmiszek, podczas wspólnej konferencji z Tomaszem Zimochem. Posłowie poinformowali, że Lewica i Polska 2050 składają wspólny wniosek o odwołanie z funkcji wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Wniosek klubu Lewicy i koła Polski 2050 to reakcja m.in. na wpis, który Terlecki zamieścił na Twitterze w piątek. Polityk PiS odnosił się w nim do informacji, że liderka białoruskiej opozycji będzie gościem kampusu Polska Przyszłości, wydarzenia, które organizuje ruch Rafała Trzaskowskiego Wspólna Polska na przełomie sierpnia i września. Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mitingu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników, napisał wicemarszałek. Śmiszek na konferencji z Zimochem oświadczył w poniedziałek, że klub Lewicy i koło Polska 2050 wspólnie składają wniosek o odwołanie Ryszarda Terleckiego ze stanowiska wicemarszałka polskiego Sejmu. Dodał, że słowa Terleckiego są skandaliczne i szkodliwe dla polskiej racji stanu, jaką jest demokratyczna i wolna Białoruś. Podkreślił, że Polska i Litwa to najbardziej aktywne kraje we wspieraniu demokratycznej opozycji na Białorusi. Wicemarszałek Terlecki wplątał swoją wypowiedzią kwestię białoruską w bieżącą polską politykę, w polskie piekiełko. Tą swoją wypowiedzią odbiera też nadzieję dziesiątkom tysięcy działaczy i działaczek opozycji białoruskiej, zaznaczył Śmiszek. Według niego słowa Terleckiego tym bardziej dziwią z uwagi na fakt, że on sam kiedyś był opozycjonistą. On sam kiedyś w latach 70. i 80. poszukiwał wsparcia w tych, którzy mieszkali po demokratycznej stronie świata, sam szukał wsparcia, otuchy i nadziei, że Polska kiedyś będzie niepodległa, a władze polskie będą demokratyczne. I tą wypowiedzią przekreśla także swój życiorys. Zasługi historyczne i bycie kombatantem naprawdę nie zwalniają z bycia przyzwoitym, mówił wiceszef klubu Lewicy. Jak dodał, odwołanie Terleckiego powinno być oznaką tego, że nie tylko opozycja w Polsce, ale każdy przyzwoity człowiek nie chce mieć takiego wicemarszałka Sejmu. Symbol złych standardów zarządzania Sejmem. Tomasz Zimoch ocenił, że wniosek o odwołanie Terleckiego powinien być złożony już wcześniej. Pan wicemarszałek dał się poznać jako symbol złych standardów zarządzania Sejmem i lekceważenia praw opozycji, podkreślił poseł Polski 2050. Wymienił kilka wypowiedzi Terlecki podczas obrad Sejmu. Jak zauważył, w tej kadencji Terlecki został ukarany przez Komisję Etyki za słowa „puknij się w czoło”, skierowane do posła Pawła Zalewskiego. Zimoch zaznaczył, że Terlecki w poprzedniej kadencji wobec Sławomira Nitrasa użył słowa „pajac”. Dodał, że po jednym z wystąpień posłanki Klaudii Jachiry Terlecki stwierdził, na głupotę nie ma rady. Wskazał też, że Terlecki nie dopuścił do głosu ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry podczas dyskusji nad ustawą ratyfikacyjną. Premier Mateusz Morawiecki, pytany w poniedziałek o wpis wicemarszałka na Twitterze, powiedział, że Terlecki doskonale wie, czym jest walka o wolność, demokrację, jak długo trwa i doskonale rozumie wiele meandrów, zakrętów, które do takiej wolności prowadzą. Sejm odwołuje wicemarszałka Izby na wniosek złożony przez co najmniej 15 posłów, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.